15 lipca 1910 roku na tym placu i w jego okolicach zgromadziło się aż 150 tysięcy Krakowian i przyjezdnych, by podziwiać odsłonięcie pomnika Grunwaldzkiego. Pomnik ten został ufundowany przez wybitnego polskiego pianistę Ignacego Paderewskiego. Cokół granitowy zrobiono z granitu szwedzkiego, zaś figury odlano we Francji. W tajemnicy przywieziono je do Krakowa i tutaj złożono ów pomnik. Był to symbol naszej walki z Niemcami, też symbol oczywiście narodowy, ale także symbol pojednania z innymi narodami, bo przecież Jagiełło rządził państwem, które obejmowało nie tylko dzisiejszą Polskę, ale także Litwę, Białoruś czy Ukrainę. I o tym zresztą mówił w swoim przemówieniu Paderewski. Kiedy przyszła okupacja niemiecka, pomnik ten, tak bardzo antyniemiecki symbol, był jednym z pierwszych obiektów, który został przez Niemców unicestwiony. Od października 1939 roku do kwietnia 1940 trwał demontaż. Trzeba było czekać aż do 1976 roku, gdy w październiku w tym miejscu odsłonięto ponownie ten pomnik. Nie był to już oryginał, z oryginałów zostały tylko niewielkie kawałki. Kamienie z dawnego pomnika, które się odnalazły, zostały przewiezione na pola grunwaldzkie, gdzie zrobiono z nich taką kolumnę, a reszta kamieni została rozdysponowana po różnych miejscach. Niektóre fragmenty pomnika grunwaldzkiego trafiły do Nowej Huty. Na cmentarzu w Grębałowie znajduje się niewielki monument wystawiony przez Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, tak zwany zbowit, który jest utworzony właśnie z tych kamieni. Przypomina o tym specjalna tablica. Innym miejscem w Nowej Hucie, gdzie możemy znaleźć oryginalne kamienie z pomnika grunwaldzkiego, to niewielki skalniak przed budynkiem na osiedlu Zgody 1, gdzie znajduje się Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta. Tutaj zgromadzono już takie całkowite destrukty, które nie nadawały się do wmurowania w inne miejsce. Myślę, że zespół Śląsk zawsze był zespołem takim, który dawał impuls tym ludziom, którzy przychodzą na koncerty do tego, aby się pokazać po raz kolejny. Praca, którą wykonujemy na co dzień, daje niesamowite efekty. Za moment jedziemy na trasę bałkańską, pomimo pandemii, ograniczeń różnego rodzaju, udaje nam się takie trasy spinać w całość. Tak czy inaczej, zespół Śląsk to fantastyczna instytucja, która od wielu, wielu lat, ja w tym zespole jestem 30 lat, robi niesamowitą promocję naszemu krajowi w Europie i poza granicami Europy.